Dobra. Ale ponieważ on musi mieć szansę zadać te obrażenia, to jednocześnie próbował... Co on może... Nie, w zasadzie do tej chwili on nie ma za bardzo jak ci zadać obrażeń. Więc z fikcji mi nie wychodzi, w jaki sposób bym mógł, więc na razie, więc ci odpuszczę. Szrak, okej. Za dużo mafcią mu zepsuł broni. Tak, no to cóż, ja na pewno w szale Berserkera będę ci przyciskał dalej, aż padnie, więc... No dobra, to dawaj dalej. Już dokończmy to. Dobra. Chwila. A, dobra. Czy to będzie zabawne, jeżeli zginę akurat w walce z tym gościem? Ale cóż, może taki, tak było mi dane. Oczywiście, że tak. No i ginę. Niekoniecznie. On nie ma już broni, więc co najwyżej może ci zadawać D6. W momencie. Mam 5 HP. Pięści. Ale... Poczekaj jeszcze sekundę, bo ja nie wiem, czy on po prostu zada obrażenia, czy zrobi coś sprytnego. Gdzie tu są ruchy? No tak, zawsze może sprawić zrobić coś sprytnego. Tak powiem, żeś kurwa. Ale kolejny exp jest. Lepo jedynek, malak, Cybery. Tia! Góra w tle okazuje się wulkanem. Po zboczu zaczyna spływać lawa. You were the chosen one! Anakin. Uważam, że sobie znowu obejrzeć. Ta maraton noweli starej trylogii przed nową częścią. Tak. Dokładnie. Dobra, wiesz co? Ponieważ znaczy on po tym jak odleciał te kilka metrów w tył, ty szarżujesz na niego, próbujesz znowu go ciachnąć potężnie mieczem, ale tym razem już się tego spodziewał, więc zwinnie unika i w jakiś sposób zadaje ci cios w rękę, tak że upuszczasz miecz i on podnosi twój miecz. Dwie jedynki, no to w sumie fakt. No, tak. Kombinuj, zajebno. Hard move nie musi koniecznie być, że zadaje obrażenie. Wiem, dobra, to ja w tym momencie odskakuję do tyłu. Jeszcze to... Nie potrzebuję tego i w tym momencie próbuję... Powiedz proszę, że mam... Że... Co chcę zrobić, to znaleźć... Mam nadzieję, że jest jakieś drzewo w okolicy, nie jakieś wielkie, mega, uber duże. Ale takie, że będę mógł je przy odpowiednim rzucie wyrwać z ziemi i go strzelić. No okej. Okay. Skoro chcesz coś do niego zrobić, to wyobraź sobie, że akurat przypadkiem jest tuż obok. Co? O Boże. Czy ja chcę wydawać ostatniego holda z Rune of Superiority? Kurwa. A, oczywiście. Nawet na 10+, to po pierwszym użyciu zbieram debility. Powiedzmy, że w pierwszej kolejności, jako że ja sobie uznaję, że to jest taki show Berserkera, więc mam debility na wisdomie, na confused. Mhm. Więc dobra. A chuj, jak zginę, to zginę. Nie będę wykorzystał ostatniego charge'a tutaj. Może mnie to ugryzie w dupie, może, nie?
No to nie ugryzło. Ale w tym momencie chyba się nie wystawię, żeby zadać dodatkowe. Właśnie, nie wiem. Znaczy, swoją po prostu kostkę obrażeń zadaję. No. Chociaż... Nie, dobra, ja zaryzykuję dodatkową kostkę obrażeń, bo jeżeli tego nie zabiję, to mnie tym mieczem może zaciachać. Jest! Warto było. Oczywiście każda broń, nieważne jaka, ma forceful and messy w moim tak. wypadku. Wiesz co? W momencie, gdy przywalasz mu tym drzewem, to zbroja, którą już wcześniej uszkodziłeś, totalnie się poddaje i rozpada na kawałki dosłownie. Koleś zostaje z niej niemalże wyrzucony. Leci w najbliższe drzewo i słychać takie wyraźne trzaśnięcie łamiącego się kręgosłupa. Tak. Idę w jego... Tymczasem Shaya. No właśnie. Jak idę w jego stronę, a tymczasem to Shaya robi. Czasem Shaya, co robisz? Okej. Zdradza to... przepowiednio. To znowu bawię się w tego mistrza Jedi, czyli atakuję swoim lightsaberem. Okej. Okay. Zdaję oczywiście charge'a. Nie ma sensownej wersji Duel of Fates. Oh well. I jak żeby nie było, to używam też Overloada tym razem. You don't know the power of the dark side. To jest raczej science side. No, zaczynają się z tego lightsabera dużo piorunów unosić. Więc Aiden może mieć coś ten. Na rzeczy i... A w sumie też się na obrażenia nastawię, więc 1d8 plus 2d6 będzie. Wow, to jak, okay. zadajesz dodatkowe, to masz 2d6? 1d6 dodatkowe plus 1, że się wystawiam na obrażenia. A, tak standardowo, to nieźle. I to są elektryczne. Nice'u. Niestety te dwie jedynki trochę bolą, ale... I wybieram, że gadżet zostaje uszkodzony tym razem. Dobra, okej. W takim razie zadajesz cios. Znowu rozchodzą się wyładowania elektryczne przez... Unlimited power. W kilku miejscach następują jakieś takie drobne kolejne wybuchy i spięcia, przeskoki i w ogóle. Koleś nagle, część jego ciała tak jakby zastyga, ale jednocześnie jakieś przepięcie uderzyło z powrotem w twojego lightsabera, więc się wyłącza. I o ile prawa część w tym momencie, tak jakby cała prawa część przeciwnika jest nieruchoma, o tyle nie zdążasz uskoczyć przed jego ciosem lewą pięścią. I dostajesz do 6 obrażeń. Okej. Tak, i mam dwa pancerza. Okej. Jeden ze zbroi, jeden z pola siłowego. Tak. Jeszcze czekam, aż Shaya straci dłoń. No dobra. Jak chcesz go wykończyć w takim razie? Bo dużo mu nie zostało. Dobra, no to tak patrzę na to, że mój lightsaber się rozwalił, więc upuszczam go i sprzedaję mu beat slapa moją rękawicą.
Tak, beat slap rękawicą to jest... To boli. Zwłaszcza tą tą. Rękawicą zdecydowanie. Oj tak. Tak. Smoka też zabolało. Rzucik. Na Hagen Slasha obrażenia. Hagen Slash. I ostatniego charge'a na to zużyję se. Dobra. Jezus na przemian dwie jedynki i trzynastki. Tak. Cóż. Bez stanów pośrednich. Dobra, wystarczy. Dobra. Ja muszę sobie jakąś muzykę z Metal Gear Solid przygotować. Bo chwila. No obrażenia rzucać, czy ci... Nie, w zasadzie w tym momencie nie ma znaczenia, jeżeli rzuciłeś trzynastkę, to... Okej. Okay. Przedajesz mu bić slapa, pnesz poleciał gdzieś w bok. Słuchaj, tylko jeszcze takie metaliczne uderzenia, jak odbija się od jakichś rzeczy. Przestaje być na pewno zagrożeniem. Dobra, tymczasem... Półprzytomny mężczyzna oddycha z trudem, ale też patrzy na szaję z mieszanką lęku i podziwu. Dobra, szaja tylko wzdycha. Ech, będę musiała daleko chodzić, by pozbierać ich sprzęt. W każdym bądź razie trzeba pomóc temu rannemu. I się zabieram do składania czegoś, czym mogę poskładać tego rannego. Jako że bandaży raczej nie ma tutaj w pobliżu, to będę musiał pewnie Jury Riga użyć, nie? No. Jest to sensowne założenie. Okej. Jury Rig. Na 10 plus będzie trzymał się tak długo, jak będę potrzebował. Okay. Powiedz mi tylko, ile złomu zużywam z Adventure Baga. Nie musisz tutaj dużo zużyć, bo z tego, co masz w Adventuringi, że jesteś w stanie zrobić jakieś proste opatrunki plus coś, żeby w miarę go unieruchomić i podłączyć, że tak powiem, do wozu. To znaczy nie wykrwawi wam się po drodze i możecie go przetransportować gdzieś, gdzie może dostać lepszą pomoc medyczną. Okej. To teraz jeszcze widząc całą technologię, ten złom i fakt, że Zadakus nie bardzo jest w tym formie, to spróbuję z tego, co się rozbiło. No, efektywnie chcę zrobić traktor. Okej. Okay. Coś, co będzie w stanie pociągnąć ten wóz razem z zarzuconymi na niego złomem, sprzętem po tych jeźdźcach gryfów i tym tak dalej. Dobra, spoko. Znowu Jury Rig. O kurde. Ho! O. Zrobiłeś dwa traktory. Traktor kategorii Ferrari. Lamborghini robi traktory akurat. O, no to nawet, no to niech będzie Lamborghini.
Zapierdala tak, że w 10 minut się tam Co znajdziemy. więcej, podobno Lamborghini więcej zarabia na traktorach, znaczy na pewno zarabia więcej na traktorach niż na samochodach sportowych. Bo wydaje mi się, że drogich maszyn rolniczych sprzedaje się trochę więcej niż drogich samochodów. Tak. Bo mają nieco więcej użyteczności. No, to trochę bardziej potrzebne. No nic. No to jak mamy czas, no to zbieram cały ten złom, sprzęt tych jeźdźców, samych jeźdźców, czy co z nich zostało. Aha. Zawakusa i to, co z niego zostało. Jeszcze żyje Szaja. Dumnie, z głową uniesioną wysoko, staram się ignorować to, że mam cięcie i jestem uwalony we krwi, trochę zaschniętej krwi jest także na mnie. Zresztą... To bo ja z tego coś tam cicho popłakuję. Proszę nie zakrwawić moich was. Te, swój sprzęt i to, co z niego zostało. No i jedziemy do miasta. Dobra. Oczywiście biorę swój miecz. Mine! Tak? W sumie nawet byłem tak zirytowany, że nawet nie pytam typa o ostatnie słowo, tylko jak jeszcze by jakoś... Nie, on już jest tam, z tego tak... I... Żegnam. Przebiłem go i żegnam. No i oczywiście Szaja próbuje przekonać Tobiasa, pokazać mu jak się tym steruje. Nie jest zainteresowany, jest przerażony. Ej! Ciebie prawie pocięli na kawałki. Nie, żeby mi... To byłaby całkiem fajna śmierć, ale... A good way to die. Ale... Przestań płakać! Zajmij się tymi swoimi wazami. No i to właśnie... Na tym się właśnie skupił. Dobra. Dobra, okej. Okay. No to powoli zmierzacie w kierunku miasta. W tym czasie... Tajemniczy Awianin, bo możecie się domyślić, że to Awianin. No shit! Dlatego tak patrzę na Szaja, to na niego będzie robił problemy? Ono to od czasu się budzi, ale ogólnie rzecz biorąc chyba ma gorączkę, bo majaczy głównie. Nie mój problem. Nie wydaje mi się, by był w stanie. Tak. Szaja w trasie drogi może się trochę pobawić sprzętem, na tyle, że go przynajmniej zidentyfikować. Chociaż w zasadzie nie mieli nic, znaczy powiem w ten sposób, nie mieli nic naprawdę wypasionego, po prostu troszkę bardziej zaawansowane buty podobne do tych, które ma Szaja. Zbroje wspomagane, to znaczy ogólnie przyspieszające i wzmacniające właściciela, do tego zapewniające bardzo dobrą ochronę. Do czasu. Do czasu. Okej. Znaczy, przeciętny zwykły żołnierz nie byłby w stanie nic im zrobić w tych zbrojach. Powiem w ten sposób. Okej. Do tego odkrywasz, że ta broń energetyczna, jeżeli by kogoś trafiła, to wymusza dodatkowy rzut na Defy Danger albo powoduje paraliż. Poza normalnymi obrażeniami. Okej. Niezłe gówno. Więc co jest z tym nie tak, jak mogę to naprawić? Ktoś przepalił większość obwodów. Naprawienie będzie wymagało podzespołów, które jesteś w stanie skonstruować sama, ale dużo łatwiej byłoby ukraść awianom.
Ogólnie rzecz biorąc, technologia jest tak na skraju zaawansowania tuż poza twoim zasięgiem. Okej. Widzę, gdzie to zmierza. Tymczasem docieracie do miasta. Dobra. Okej. Jakie szkody wywołał stan mojego projektu? To jeszcze raz? Jakie szkody wywołał stan mojego pojazdu latającego? Szczyt nowego budynku gildii... Znaczy inaczej. Wasz nowy budynek gildii nie ma teraz dachu. I najwyższe piętro jest odsłonięte na deszcz i inne żywioły. Na razie nikt nie zajął się odbudową. Wydaje mi się, że mechanizm otwierający dach nie zdążył zadziałać. Tak. Masz tego swojego golema, on to naprawi. Do tego budynek jest aktualnie dziwnie pusty. To znaczy, w zasadzie jesteście w nim tylko wy. To prawda, nie był zamknięty. Ale też nie, kurde, jest... Znaczy inaczej, wszyscy za bardzo boją się szai, żeby tam wchodzić. I pułapek, które mogła zostawić. To nie są pułapki. Kto by się odważył kraść od takiej bandy popaprańców? No właśnie. To nie moja wina, że mój ekspres do kawy wybuchł, kiedy próbowali z niego skorzystać osoby nie znające się na jego obsłudze. Barik będzie zawiedziony, ta kawa bardzo mu smakowała. No tak, patrzę na tego Tobiasa. A ty w sumie to gdzie konkretnie w mieście musiałeś być? No, jeżeli wam to nie przeszkadza, to chętnie pojadę z powrotem do mojego laboratorium, które jest raptem wieprzyczniczy stąd, tylko Szaju, czy jeżeli mogłabyś ewentualnie poprowadzić jeszcze to swoje urządzenie, bo ja boję się dotykać tych guzików. Laboratorium? Oczywiście, z miłą chęcią cię zawiozę. Dobra. Laboratorium okazało się dużo trudniejsze niż Szaja myślała. Taka pracownia archeologiczna. Tak, typowa pracownia archeologiczna. Zakurzonych... Jest trochę odczynników, żeby usuwać śmieci, jakieś tam odnawiać rzeczy, ale poza tym ogółem dużo ciekawego. Dużo zakurzonych, potłuczonych garnków i tyle. Tak, tak. Tak, Szaja generalnie daje pomysły, w jaki sposób można to wszystko usprawnić. A tutaj dodałabym rakiety. Tak. Tymczasem, czy zajmiecie się wreszcie poważnym leczeniem tego kolesia? Tak, właśnie Szaja z budynku gildii zawołała swojego golema. Powiedzmy, że jak się nazywa sztuczna inteligencja od Starka? Jarvan? Jarvis. Jarvan. Jarvan IV. Jarvan Mark IV. To Jadwis przynieś lekarza. 5 minut później wyrywając się i krzycząc w niego głosy, tak, Zaragus widzi jak próbując się wyrwać i krzycząc w niego głosy, jeden z lokalnych znachorów zostaje wniesiony. I nawet nie krzyczy na zasadzie puść mnie ty przebrzmy potworze, czego ode mnie chcesz, on krzyczy raczej nie, błagam, tylko nie do tego budynku, tylko nie do tego budynku. Tak podejrzewałem. Czołgiem, doktorku. Ale niesie go przecież do laboratorium archeologicznego. Ale wiesz, doktor wie, czy to golem. Tylko nie do szai, tylko nie do szai. Tak, tylko nie do szai. Proszę, ja nie chcę zostać cyborgiem. Doktorko, ja w sumie idę za tym golemem, bo stwierdzam, że zanim odwiedzę po pierwsze dobrą tawernę, żeby się nachlać wina po walce, a potem jakiś burdel, to idę za doktorkiem, stwierdzę, spokojnie, nie zamienicie w cyborga, zresztą nawet nie wiem co to jest, jeszcze będziesz mi potrzebny. Tak pokazuję na tą nową
To jak uwalony jestem we krwi, też przyda mi się leczenie. Ta cała masa ran i czysta flesh wound. Więc jajca flesh wound, ale się przyda, żeby to... Dobra, zróbmy, bo Aiden się nudzi już dobrą godzinę, więc zróbmy fast forward, niewielki. Spoko. Kilka dni później, jak Avianin trochę doszedł do siebie, wreszcie odzyskał przytomność, mówi, że nazywa się... chwila. Zenobiusz. Jeszcze nazwa Hans, jak naziści, to naziści. Nie, Markos. Okej. Okay. Przedstawił się jako Markos i mówi, że... Znaczy pyta się, czy jest w przystani Hadriana. Czy możemy zauważyć, że my wszyscy z nim jesteśmy? Tak. Nuda. No dobra, ja wolę. Mówi w takim razie, że musi natychmiast zobaczyć się z przedstawicielami tego miasta. Tak, drapie się po głowie. Jarvis, przynieś burmistrza. 15 minut później. Tak, w międzyczasie. Ostatni... Tadeusz, biegniesz za cholernym golemem cholernej szai. Okej. Okay. Który to właśnie z jakiegoś powodu porwał z burmistrza. Okej. Okay. Ogólnie już byłem zeszedłem do wniosku, że siłowanie się z tym czymś nie ma najmniejszego sensu, bo prędzej rozerwiemy burmistrza na dwoje niż on puści. Tak. Więc po prostu biegnę za nim i... Staram się, kląt pod nosem i wiesz, jak prawdopodobnie jeszcze go do szali, to jej się zapytam, o co chodzi. Tak. Dobra, w międzyczasie Markos pyta, ile czasu był nieprzytomny? Cholera wie, ale powiedz mi jedno. Tak no, drapie się po głowie. Parę dni. Ostatni. Tak, parę dni. Ostatnim razem, jak tu byliście, znaczy twoi koledzy, to pół miasta poszło z dymem. Nie, żebym nie doceniał stylu, albo coś. Tak, porozmawiamy o tym, gdy pojawią się przedstawiciele lokalnej władzy. Zresztą ramionami. Ja poczekam, aż to się... Przytoczyłeś sobie w międzyczasie antałek? No dobra, no to tak, burmistrz wchodzi, razem z nim wchodzi Tadeusz. Tadeusz, kojarzysz tych wariatów? Tak. Ale dotąd nie miałeś za wiele z nimi do czynienia. No tak, prawdopodobnie byłem zajęty. Tak. Niemiłowym. Znaczy, jeszcze raz, gdzie to się, to jest w budynku gildii, tak? Tak. Tym bez dachu. Tak. I co, prawdopodobnie widzę burmistrza odstawionego gdzieś w kącie i oni tam stoją tak. Nad... Tak, i do tego mają najwyraźniej pochwycili Avianina. Okej, okay, dobra. Pierwsza sprawa, dlaczego porwaliście burmistrza? Znaczy chciałbym zapytać, kto porwał burmistrza, ale wiem kto, więc dlaczego. Patrząc sugestywnie na szaję. Ja. Czy masz choć pół dobrego powodu?